Cześć wszystkim, obiecuję wam coś ciekawego. Ale najpierw zawołajmy Emmę i Mirandę. Teraz jesteśmy gotowi. Emma, zaczynaj. Okej, zwłaszcza, że już wybrałam odpowiedni przycisk. Wspaniale. Za tym kryje się coś naprawdę gorącego. Ostra papryczka chili. Nie jestem pewien, czy ci się to spodoba, ale niczego nie można zmienić. Wybór został dokonany. Co to jest? O nie! Czy to papryczka chili? Przestań! Nie chciałam tego! Co mam teraz zrobić? Nie wiem. Możesz spróbować. Nie jestem pewna, czy to dobry pomysł, ale naprawdę nie ma innych opcji. Kurczę, już czuję, jak robi mi się tu gorąco. To straszne! Ja płonę! Tak czy inaczej, udało ci się. Dobra robota. Miranda, jak się masz? Ja też już wybrałam przycisk. Twoja determinacja mnie cieszy. Myślę, że zasłużyłaś tę nagrodę. A może trochę czekolady? Wygląda bardzo apetycznie. Nie mogę się powstrzymać. Sprawia, że mam ochotę włożyć ją do ust. Nie zapomniałaś o czymś? No tak, nie ma co tracić czasu. Ta czekolada jest twoja. Muszę ją oddać. Auć, moja głowa. Co to jest? Ojej, to czekolada. To miła niespodzianka. Dokonałam właściwego wyboru. Moja intuicja mnie nie zawiodła. Nie rozumiem, dlaczego tu jest tak gorąco. O kurczę, temperatura jest poza skalą. Nawet czekolada zaczyna się topić. Co tu się dzieje? Dobrze by było włączyć klimatyzację. Miranda, zostało jeszcze trochę. To też jest twoje. Co to jest? W ogóle nie wygląda jak czekolada. Moje oczy! Ja nic nie widzę. Chyba jej się nie spodobało. Mało powiedziane. No ale to nie moja wina. To wszystko wina Emmy. Ona płonie. Trzeba coś zrobić. Ale skąd ja wezmę wodę? Pamiętam, że było tu jakieś wiadro. Jest. Mam nadzieję, że wystarczy, by ugasić pożar. Woda. Nareszcie. Hurra. To takie miłe uczucie. Czuję się teraz o wiele lepiej. Na szczęście wszystko dobrze się skończyło. Czas na drugą rundę. Miranda, zaczniemy od ciebie. Nie mam nic przeciwko. Gotowe? Twoja odwaga nigdy nie przestaje mnie zadziwiać. Nie wiem, co zrobić z tymi gadżetami. Mam nadzieję, że coś wymyślisz. Ojej, jak dużo rzeczy. Super! Mam tego jeszcze więcej. Rzucaj szybko. Złapię to. Fajnie, to przecież walizka do makijażu. Uwielbiam robić makijaże. Jakie cienie, jakie kolory, niewiarygodne. Czas wziąć pędzel w dłoni, tworzyć. Jestem pewna, że wykonam prawdziwe arcydzieło. Potrzebuję tylko troszeczkę czasu. Nie będę ci przeszkadzać, idę do Emmy. No jak leci? Wszystko jest super. Już się zdecydowałam. Wspaniale, cieszę się, że możemy kontynuować bez opóźnień. W drodze są niesamowicie pyszne lody na patyku. Spodoba ci się? Dlaczego tu jest tak zimno? Co tam jest? To lody? Tak, to lody! Uwielbiam je. Bardzo się cieszę, że je dostałam. Jestem gotowa zjeść to wszystko. To niewiarygodnie dobre. Dziękuję. Nie mogę się zatrzymać. To jest uzależniające. Fu, Emma, mogłabyś jeść troszeczkę ostrożniej. Mam gdzieś maniery, gdy chodzi o jedzenie. Ojej, kompletnie zamarzłam. Ktoś ma tu kocyk? Włączcie ogrzewanie, proszę. Musi być tu jakiś przycisk, żeby to zrobić. Co ty robisz, Emma? W tym tempie wszystko zepsujesz. Miranda, pospiesz się, pomóż mi. Co się stało? O, suszarka do włosów. Mogę jej pożyczyć? Po co? Wszystkie pytania później. Teraz muszę rozgrzać Emmę. O, znowu mogę się ruszać. To wspaniałe, dziękuję bardzo. Tylko moje lody się roztopiły. O nie, co za porażka. Jesteś niemożliwa, Emma. Zawsze myślisz o jedzeniu. Może w końcu oddasz mi suszarkę do włosów? Widzę, że jesteś gotowa na kolejną rundę. Nie zwlekajmy. Naciskam guzik. No to jedziemy. Jak chcesz, Miranda. Nie będę się kłócić. Zanim zaczniemy, musimy założyć nasze kombinezony ochronne. Trzymaj, przyda ci się. No dobra, skoro tak mówisz. Wspaniale. Teraz możemy zaczynać. Te cegły są takie ciężkie, ledwo mogę je podnieść. Auć! To bolało, co to? Przepraszam, przypadkowo upuściłem jedną cegłę. Teraz łap wszystkie pozostałe. To boli, przestań! Przed oczami wirują mi gwiazdy. Wszystko pływa. Cegły? Po co mi tyle cegieł? Jeśli weźmiesz cement i kielnie, możesz coś zbudować. Sama zdecyduj co. Nie będę cię ograniczał. Ale ja nigdy niczego nie budowałam. Nawet nie wiem, jak sobie z tym poradzić. No nie wygląda to dobrze. Mam jednak okazję popisać się moją bogatą wyobraźnią. Zróbmy to. Jestem pewna, że wyjdzie mi okazała konstrukcja. Zacznę tutaj. Świetnie, to bardzo ekscytujące. Nie miałam pojęcia jak bardzo. Mam już całą ścianę. No nie miałem wątpliwości, że potrafisz to zrobić. Muszę już iść. Naprawdę nadeszła moja kolej? Jak szybko. Dobra, nacisnę ten przycisk. Świetna robota, Emma. Ja też mam dla ciebie coś ciekawego. Podjedź bliżej, szybciej, no i rozładunek naprzód. Co to jest? To nie jest zbyt miłe uczucie. Mam wrażenie, że pod koszulką mam tonę piasku. Rozładunek zakończony. Do widzenia. Pozostało tylko oddać Emmie jej narzędzia i mój obowiązek został spełniony. Co ja mam z tym wszystkim zrobić? Zaraz sama się zorientujesz. Trzymaj. Przecież to zabawki dla dzieci. A, rozumiem. Mam się bawić w piaskownicy. Dzięki. Myślę, że będzie to świetna zabawa. Widzę, że ci się podoba. O tak, zobacz jak fajnie mi wychodzi. Wow, zbudowałaś zamek. Wygląda niesamowicie. A co to jest? Co sądzicie o mojej budowli? Starałam się jak mogłam. Chcę się jej przyjrzeć z bliska. Dobra, skończyłam. Wydaje mi się, że jedna cegła jest nie na miejscu. Poprawię ją. Co ty zrobiłeś? Zaraz wszystko się zawali. Przepraszam, chciałam tylko pomóc. Dziękuję. Wyszło niezręcznie. Wow, jak tu dużo Twixów. Ma być dużo? Macie szczęście, ja mam tylko jedną czekoladkę. Ej, uważaj z tymi papierkami. Nie krzycz na mnie. Bo zaraz oberwiesz. Rozczłonkuję cię piłą łańcuchową. Nie, pomocy! Dobra, nie krzyczcie. To nie o was chodzi. Piła jest dla mojej czekoladki. A właściwie czekoladek. Zapomniałam, że w Twixie są dwa paluszki. Zapomniałaś? A nie zapomniałaś, że czekolada lata we wszystkich kierunkach, kiedy ją piłujesz? Zamiast się obrażać, moglibyście się ze mną cieszyć. Ja mam tylko jednego batonika, a wy jak dużo. Jeśli skończyłaś, to czas, abym ja zajęła się moimi maleństwami. Najpierw muszę pozbyć się wszystkich opakowań. Powiedziałam wszystkich. No to teraz można jeść. Naprawdę lubię Twixy, zawsze są pyszne. Zwłaszcza, gdy jest ich tak dużo. Mam pomysł. Dlaczego miałabym jeść suche batoniki, skoro mogę je maczać w mleku? Czy ty sobie żartujesz? Dlaczego wszystko leci na mnie? Nie marucz, lepiej zobacz, jak zwykłe mleko zamienia się w czekoladowe. Z pewnością nigdy nie widziałeś czegoś takiego. Można pysznie zjeść i się napić. Widzę, że już prawie skończyłaś. To oznacza, że teraz ja mogę jeść czekoladki. Muszę tylko pozbyć się opakowań. Jak fajnie, co nie? A to nie wszystko. Nadszedł czas na zbudowanie czegoś. Wszystkie te czekoladki są bardzo wytrzymałym i smacznym materiałem budowlanym. A wszystko to połączy Nutella. Wzbogaci smak batoników i doskonale wszystko sklei. No to ruszam z budową. Wow. Tylko spójrzcie, co tu powstaje. To pierwsza na świecie wieża z czekolady. Sięga aż do chmur. Nie mogę jej skończyć bez drabiny. Nie wiedziałem, że jestem tak dobrym budowniczym. To jest nasza szansa. Zgadza się. Na co czekamy? Jedzmy. Dziwne. Dlaczego wszystko się trzęsie? Ojej. Pomocy! Ups, mam nadzieję, że żyję. Jak mogłyście? To były moje czekoladki. Dobrze, że miałem kask. To mnie uratowało. Co to jest? Dlaczego mam takiego pecha? Mam tylko jedno oczko? I je przebiłam. Zdarza się. Jeśli będziesz się śmiać, to dam ci popalić. Oczko jest bardzo lepkie. I jak? Podoba ci się? Wystarczy. Nie będę tracić czasu, wolę je zjeść. Jedz, a ja w międzyczasie zrobię zabawny żart. Będę do tego potrzebował keczupu. Myślę, że to kupi. Julia, spójrz, wyjmę sobie oko. Co? To oko, prawdziwe. Zabierz to ode mnie natychmiast. Oj, co to jest? Chyba się dusi. Musimy ją poklepać po plecach. Wtedy wszystko będzie w porządku. Te czekoladowe kulki są pyszne. Mogłabym je jeść bez końca. A, skąd tu się wzięło oko? To straszne. To oko chyba rzeczywiście wygląda jak prawdziwe. Jeszcze jak? Jedyna różnica to, że jest o wiele smaczniejsze. A w środku znajduje się równie pyszne nadzienie. Nadzienie? Spójrzcie na mnie. Teraz moja kolej na zjedzenie tych żelkowych gałek ocznych. Czegoś tu brakuje. Jeszcze jednej pary oczu. Nie dotykaj moich. Poradzę sobie z nimi bez ciebie. No daj chociaż jedno. Jesteśmy przyjaciółmi, podziel się. Nie mam się czym dzielić. Zjadłem wszystko, spójrzcie, pusto. Co to jest? Dlaczego tak dobrze widzę? To przez chciwość. Dobrze ci tak. Chyba sobie żartujecie. Dlaczego zawsze mam tak mało? Zgadza się, a my za to mamy mnóstwo chipsów. Jeden chips i to nie można go nawet podnieść. Jest taki malutki. Po co nam poszło pod stół? Jak to po co? Muszę to jakoś zjeść. Myślę, że penseta mi pomoże. Lepiej byście jedli swoje porcje zamiast sobie żartować. Dobra, szybko zjem moją paczkę. Tylko ją otworzę. Co jest? Dlaczego nie idzie? Bo Peter to mięczak, jak dziewczyna. Nie jestem dziewczyną. Mam lepszy sposób na otwieranie chipsów. Muszę tylko przepiłować opakowanie. A nie mówiłem! A żeby ręce pozostały czyste, chipsy polecą prosto do mojej buzi. Jakie to pyszne! Wow! Ojej! Nie sądziłam, że faceta może załatwić zwykła paczka chipsów. Czas na zjedzenie moich smakołyków. To jest takie dobre. Rewelacja. Aj, to boli. Ciebie boli, a mnie smakuje. Jest pyszne. Żyję. O, może nie. Te chipsy są takie dobre. Nie mogę się zatrzymać. To wręcz nierealne. Są zbyt dobre. Zbyt dobre. Uważajcie, to atak opakowaniami. Mogłaś mi też dać kask. Nie kasku potrzebujemy. Trzeba połamać wszystkie chipsy temu żarłokowi. Wow, to było idealne trafienie. Co się stało? Pomóżcie mi. Tylko nie brokuły. Brokuły? To dlaczego ja mam jakieś ziarenko? To nie smakuje dobrze. Wiem, muszę je zasadzić. Potem dowiem się, co z tego wyrośnie. Przestań! Właśnie, cała ziemia leci na nas. Oj, nie chciałam. Całą buzię mam w ziemi. Nie obrażajcie się, ja tylko kopię dołek dla mojego maleństwa. A dopóki ono rośnie, jedzcie swoje brokuły. Okej. Chyba teraz moja kolej. Ale problem polega na tym, że nie cierpię brokułów. Są takie ohydne. To najgorsza rzecz, jaką kiedykolwiek jadłem. Muszę to szybko czymś zapić. O, daj mi to, podleję moje ziarenko. Patrzcie, rośnie. Twoja kola pomogła mojemu kwiatkowi urosnąć. Pomogła? Teraz musisz to zjeść. I to nie jest kwiat, a brokuły. Zjeść? Ale ja to wyhodowałam. Mam nadzieję, że przynajmniej dobrze smakuje. Jednak nie, chyba nie jestem zbyt dobrym ogrodnikiem. Brokuły są okropne. Nie da się tego jeść. W dodatku masz ziemię na całej twarzy. Przestańcie się śmiać. Julia, twoja kolej. Moja? Ale ja mam taką dużą porcję. Nie mogę tego zjeść. Patrzcie, tam leci samolot. Naiwniaki. Szukajcie sobie, a ja się tego pozbędę. To zbyt paskudne. Czyli chcesz nas oszukać? Dobrze, że mam specjalną miskę. Jakie to niedobre! Spójrzcie, wszystko zjadłam. Było paskudne. Paskudne to dopiero będzie. Proszę, to wszystko, co wyrzuciłaś. Podziękuj mi, że to złapałem. Tak bardzo nie chciałam tego jeść, ale chyba będę musiała. Skittles! Super! Ale chciałbym mieć więcej. A Julia znów ma najmniej. Kurczę, dostałam tylko jednego cukierka. Ale przedwcześnie się cieszycie. Mam genialny plan, jak go powiększyć. Aby to zrobić, będę potrzebowała iPhone'a. Trzeba tylko powiększyć fotocukierka w aparacie. Wspaniale! Teraz jest większy i na pewno smaczniejszy. Mam nadzieję, że smakuje magicznie. Jest pyszny. Bardzo mi się podoba. Peter, teraz twoja kolej. Z przyjemnością. Patrzcie, zaraz złapię wszystkie cukierki do buzi. Widziałyście kiedyś coś takiego? Ups, troszkę chybiłem. Troszkę? Prawie nic nie udało ci się złapać. Dobra, skoro wy zjedliście, teraz moja kolej. Dasz mi chociaż jednego cukierka żółtego? Oczywiście, że nie. Są moje. Pozostało najtrudniejsze. Jaki kolor wybrać? Który zjeść najpierw? Myślę, że potrzebuję pomocy ruletki. Wow! Który kolor wylosuję, taki zjem. Wow! A zacznę od zielonego. Wow! Tak przy okazji to mój ulubiony kolor, więc mam szczęście. A teraz zjem wszystko po kolei. Te cukierki są zbyt dobre. No to ja wylosuję sobie jakąś kapsułkę. Co tam jest? O, coś tu się świeci. Wow, spójrzcie na tego ogromnego cukierka. Jest taki pyszny. Ekstra. A w środku mam mnóstwo słodyczy. No to mi wystarczy do końca życia. Ja też chcę, a loteria się już skończyła. Podziel się. Dobra, podstawcie ręce. Nie jestem chciwy. Cukierków wystarczy dla wszystkich. Dzięki, Peter. Co chce mój ulubiony wnuk? Frytki! Świetnie. Zamierzam zrobić najpyszniejsze frytki. Najpierw trzeba wlać olej na patelnię. Teraz pokroję ziemniaki i je usmażę. Babciu, to nie wygląda jak frytki. To nawet lepiej, bo ja wygram tę rundę. Najpierw obiorę ziemniaki. Ojej, średnio mi to wyszło nożem. Potrzebuję specjalnej obieraczki. Teraz powinno mi się udać. Amatorzy, tak się kroi ziemniaki. Raz, dwa i gotowe. I nikt nie robi frytek na patelni. Do tego służy frytownica. Wrzucamy ziemniaki i smażymy je na oleju. Tylko spójrzcie na tę złotą skórkę. Wspaniale! A gdzie są moje ziemniaki? Czy ja wszystkie pokroiłam? Co teraz robić? Nie martw się, kochanie. Co to za frytki bez sosu? Ketchup nie jest dla mnie, jestem przecież szefową kuchni. A wszyscy najlepsi szefowie kuchni na świecie robią własny sos pomidorowy. No i proszę, arcydzieło. Idealne frytki. Wszyscy już usmażyli ziemniaki, a ja mam tylko obierki. Co robić? Wiem. Po co się męczyć, skoro można zamówić dostawę? A oto i frytki. Domowe ziemniaczki. Frytki od szefowej kuchni. Wow, ile pyszności. No, oprócz tego. A te frytki wyglądają przepysznie. Spróbuję. Ojej, jakie ostre. Nie chcę ostrego. A co my tu mamy? Pyszne. Podobają mi się te frytki. Hurra, wygrałam. Co teraz gotujemy? Chcę jajka. Łatwizna. Każde danie powinno być przyrządzane z miłością. Dlatego moje jajka będą w kształcie serca. Trzeba usmażyć kiełbasę, a potem rozbić jajka. Wyszło świetnie. Im wyższa temperatura, tym szybciej się smaży, prawda? Ustawię kuchenkę na maksimum. A teraz jajka. Ojej, skorupka wpadła. Może nikt nie zauważy. Będzie smaczniejsze. Nie, jednak nadal widzę te skorupki. Będę musiała coś wymyślić. Wymieszam to. Ojej, kochanie, coś ci nie wyszło. Dodam mleka. Teraz na pewno niczego nie będzie widać. Patrzcie i uczcie się. Tak gotują prawdziwi szefowie kuchni. Precz z patelnią, będziemy potrzebować tostera. Pokroję cebulę i czosnek. Potem awokado. Wymieszam to wszystko razem. Świetnie. Teraz będę używać blendera. Wyszła wspaniała mieszanka. Muszę tylko posmarować nią tosty. Właśnie tak. A teraz czas na jajka. Jedno w zupełności wystarczy. Rozbijam je do miski i wstawiam miskę na patelnię z wrzącą wodą. Patrzcie, jakie cudowne jajko zrobiłam. Pozostaje tylko to ładnie podać. To niesamowite. I ostatnie dekoracje. Proszę bardzo, idealnie. Wow, wyszło naprawdę fajnie. Ja też muszę ozdobić moje danie. Ketchup i musztarda wystarczą. Kochanie, jesteś pewna? Gotowe. Zobaczmy, co my tu mamy. To nie wygląda dobrze. Wow, serduszko. Babciu, te jajka na pewno są twoje. Nie potrzebuję widelca. Chcę to jeść rękami. Pyszne. A to co? Wygląda ciekawie. A jak smakuje? Dosyć dziwnie. Zdecydowanie babcia wygrywa. O, jestem taka szczęśliwa. Co robimy tym razem? Pizzę. Pizzę? To skomplikowane. Jak się ją w ogóle robi? Wydaje mi się, że trzeba zagnieść ciasto. O, to działa. Albo nie do końca. Fu! Dlaczego jest takie lepkie? Mam pomysł. Weź moje ciasto, kochanie. Dziękuję, babciu. Ale co z tobą? Oj, rzeczywiście. Nie szkodzi. Zrobię nowe ciasto. Wystarczy, że wymieszam kilka składników. A ciasto wyleję na gorącą patelnię. Wyjdzie z tego świetny spód do pizzy. Następnie naleję keczupu i dodam zdrowych warzyw. I trochę sera. No, pozostało tylko czekać. Kto robi taką pizzę? Do spodu potrzebna jest specjalna mąka kukurydziana. Wiedzą o tym tylko tacy profesjonaliści jak ja. Zagniatamy ciasto. Teraz musimy uformować spód. Aby to zrobić, ciasto musi troszeczkę polatać. Właśnie w ten sposób. Wow, ja też chcę tak zrobić. No dalej, leć. Ups, spadło. Teraz wszystko jest brudne. Jak to naprawić? Wiem, mały kamuflaż nie zaszkodzi. Okej. Trochę keczupu, oliwki, papryka i kiełbasa. Można też to zwinąć. I nieco spłaszczyć. To okropne. Żałuję, że to widziałam. Nie potrzebujemy warzyw. Pasata pomidorowa, pepperoni i ser. Nic więcej. A teraz włożę pizzę do mikrofalówki. Niech się upiecze. To będzie niewiarygodnie pyszne. Mikrofalówka? Nie, toster mi wystarczy. Muszę to tylko do niego wepchać. No nie wyszło tak, jak się spodziewałam. A mnie wyszło świetnie. Nie mogło być inaczej. Oto moja pizza. A oto moja. No i moje arcydzieło. No to spróbujmy. Chyba ktoś chciał mnie otruć. To straszne. A to wygląda nieźle. Spróbuję. Smakuje mi. Wow, ta pizza jest idealna. I do tego najsmaczniejsza. No kto inny mógł wygrać, jeśli nie ja? Co tym razem? Chcę naleśniki. Jestem mistrzem naleśników. Łatwizna, podkręca ogień. Świetnie, teraz powoli wyleję ciasto. Bardzo ważne jest, aby przewrócić naleśnik w odpowiednim czasie. Nie rozumiem, po co robić mnóstwo małych naleśników? Można zrobić jeden duży. Poza tym, zwykły naleśnik jest nudny. A z żelkami to będzie odlot. Oj, żelki się rozpuściły. Kto by pomyślał? Dobra, zrobię jeszcze jednego naleśnika. Tym razem z M&M'sami. I jeszcze jednego z kolorową posypką. A ja do naleśników dodam syrop klonowy. Nieźle im idzie. Dobra, nie mogę pozostać w tyle. Jeśli dodam do ciasta nutellę, to zrobi się czekoladowe. Najważniejsze, żeby dobrze wymieszać. A do środka włożę kawałek czekolady. Wspaniale! Owoców użyję do dekoracji naleśników. A wierzch poleję syropem truskawkowym. Wygląda wspaniale. Idealnie. Gotowe! Piekłam z miłością. Najlepsze naleśniki na świecie. Moje spodobają ci się najbardziej. No, za chwilę się przekonamy. Fuj, to jest niejadalne. A naleśniki babci? Pyszne. A co zrobiła szefowa kuchni? Świetne. No, ale wygrywa babcia. Hurra!